Radio KMY.pl. Myślenicki głos w sieci. Radio KMY.pl. Myślenicki głos w sieci. Witamy, witamy. Dzisiaj środa. Co prawda wczoraj byli u nas dwaj zacni goście, czyli Rafał i Wojtek. No, mamy nadzieję, że to, co tam wy opowiadali, no i jaka świetlana przyszłość czeka audycje kabaretowe w KMY, to już wiecie. A dzisiaj dla odmiany, bo my chyba zawsze nie działamy jakoś tampowo. No nie. W Radio KMY gościmy KMY. Dokładnie. Przedstaw się, KMY. Po pierwsze, ci, którzy nas widzą, to widzą Michała. Ci, którzy słyszą, to słyszą. Michała. Jak tam się czujesz pierwszy raz po drugiej stronie stołu? Witam serdecznie przede wszystkim was tutaj w studio. Witam wszystkich naszych słuchaczy w Radio KMY. No i witam wszystkich widzów, którzy teraz licznie oglądają nas na naszym profilu facebookowym. No niewątpliwie, moi drodzy, jestem dzisiaj tutaj gościnnie w tej audycji, aczkolwiek tak mi się tutaj podoba, że będę tutaj chyba gościł częściej. No my mamy taką nadzieję, że tutaj będą rotacje za tą klawiaturą, bo wiesz, ja już chciałbym troszkę odpocząć. To nie jest takie. A ja muszę powiedzieć, że to jest nasz pierwszy raz. Pierwszy raz. No. Będzie się działo. Miło mi tu jest naprawdę z wami być. Powiem szczerze tak, jak jestem, państwo mnie pewnie kojarzycie z licznych naszych audycji, niewątpliwie z radia, z listy przebojów i z muzycznego ABC, aczkolwiek te audycje odbywają się zawsze na żywo, aczkolwiek bez udziału kamery, która prezentuje to na Facebooku. Jest to niewątpliwie trochę takie inne odczucie, bo będąc na wizji i będąc jeszcze w radio, jest taka niewątpliwie mała trema, aczkolwiek tutaj ta trema już minęła. Michał i trema. Po trzech sekundach właśnie w tym momencie ta trema minęła. Witamy Michała jeszcze prawdziwego. Raz bardzo serdecznie. Witam, dziękuję za zaproszenie temu wspaniałemu duetowi, który prowadzi te rozmowy już. No jakie zaproszenie, tu jesteś u siebie, chłopie. To po pierwsze, a po drugie, ja myślę, że ludzie nie tylko znają Michała z listy i z ABC, ale przede wszystkim to jest nasz głos radiowy. Wszystkie dżingle to właśnie Michał. To tak. Nikt inny, to jest jego produkcja, jego głos, więc znacie go, no, powiedziałbym na wylot, ale to tak brzmi nie bardzo. Dobra. Skoro ma być niestandardowo, to ma być niestandardowo. Dzisiejsza audycja w Radio KMY, w studio otwarte jest o KMY. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób pyta nas, jak działamy, po co działamy i czy długo będziemy jeszcze działać. No więc troszeczkę chcieliśmy rozwiać i poodpowiadać na wasze pytania. I dlatego postaramy się, nie obiecuję, ale postaramy się nawet odpowiadać na te, które pojawią się na Facebooku. Właśnie go mamy odpalonego, więc zadawajcie pytania, a my będziemy się starać na nie odpowiadać. Więc co, jak działamy? Michał, ja to generalnie radio. Ewka, radio plus gwiazda naszej telewizji. Oj, tam nie przesadzaj. Jest jeszcze w naszym zespole Ela, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. To jest również nasz głos radiowy, audycja o zdrowiu. Środa 20, wszyscy słuchają z tego, co wiemy. Kto jeszcze z nami współpracuje? Mamy zdalnego jednego radiowca naszego, to prezenter Mateo. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy od razu wszystkich jutro na 20. kolejny wieczór góralski. Wiemy, że tam się dzieje, a będzie się działo jeszcze więcej, ale to jest jego rola, aby powiedzieć, co tam się będzie dalej działo. No i mamy jeszcze osoby współpracujące z nami tak, troszeczkę z doskoku. No można powiedzieć, że Wojtek już jest takim naszym trochę współpracującym z doskoku. On nas tu troluje. Nie, no ja myślę, że w Wiśniowej mamy tam naszego jednego. Tak, w Wiśniowej mamy i tutaj po co w ogóle wymyśliłem taką audycję dzisiejszą? Po to, aby zachęcić was, naszych czytelników i słuchaczy do współpracy. Jak wiecie, a jak nie wiecie, to się właśnie dowiecie, KMY póki co działa wolontaryjnie. My naprawdę wszyscy poświęcamy swój wolny czas,
uwaga, jesteśmy chyba troszkę nienormalni jak na dzisiejsze czasy i pracujemy za darmo. A ja myślę, że warto podkreślić tam, skoro weszliśmy na tę kwestię, bo nasi słuchacze często zadają pytania tego typu i warto podkreślić, że praktycznie KMY to jest jedyne medium w mieście przynajmniej, jak nie w powiecie. Jak nie w Polsce. Jak nie w Polsce, ale na poważnie przynajmniej w powiecie, które nie jest finansowane Z żadnych źródeł zewnętrznych, tym bardziej przez jakiekolwiek władze, czy samorządowe, czy państwowe. Ani gminy, ani powiat, ani posłowie, ani senatorowie. Dokładnie. Jesteśmy tak. Normalnie perpetuum mobile, dlatego, a jednak się kręci. Dlatego to niewątpliwie jest atut, dlatego że no, my po prostu jesteśmy nieprzekupni. Dlatego. Nas się nie da kupić, jeżeli... Jeżeli nie podejmujemy tematu, to tylko i wyłącznie z powodu braku czasu. Dokładnie tak. To, co mówimy, to tu jest naprawdę, nas się nie da kupić. To tylko taka dygresja do tego odnośnie... Do tych podchodów, które już były. Ale dzięki temu możemy mówić też to, co chcemy i to jest najważniejsze. A zbliżają się wybory i będziemy mówić, co chcieli. Tak, to już... Żarty żartami, ale naprawdę, jeżeli komuś podoba się KMY, jeżeli... No, ma ochotę spróbować współpracować z nami, co nie jest wcale takie proste, to zachęcamy serdecznie. Radio, telewizja, i bardzo, bardzo strona, która no, czeka na wasze informacje. Myślenice, no powiedzmy, jesteśmy w stanie sami obskoczyć. Tak, tak. Ale pozostałe gminy no, stanowią dla nas już dość duży problem i tutaj apelujemy szczególnie do ludzi młodych. Jeżeli chcecie, aby wasze teksty pojawiły się na KMY, aby wasze wiadomości pojawiły się na KMY, aby kiedyś wpisać do portfolio swojego, współpracowaliśmy z najlepszym portalem w Polsce. No, dokładnie tak. To ta szansa jest właśnie dla was i po to jest zrobiona dzisiejsza audycja, aby udowodnić, że my żyjemy, istniejemy, działamy nawet na żywo, no i chyba się nawet trochę rozwijamy. Niewątpliwie się rozwijamy, ale tutaj jeszcze odnośnie tych korzyści z tego, że my KMY stworzyliśmy, bo niewątpliwie mówiąc tylko o kwestii finansowej, to by było bardzo, bardzo mało i tego, tak jak mówię, my tutaj absolutnie nie oczekujemy, aczkolwiek bardzo dużą, i to przyznacie tutaj, bo wszyscy w tym uczestniczycie, ogromną nagrodą za to, że to KMY tworzymy, jest sympatia ludzi. Ale co więcej, to trzeba podkreślić, bierzemy udział praktycznie we wszystkich akcjach charytatywnych. To mówiliście już na antenie tych waszych audycji, że w tych akcjach uczestniczymy, ale to daje niebywałego kopa, to daje niebywałą satysfakcję, jeżeli możemy Komuś pomóc, jeżeli widzimy, że nasz apel, jeżeli widzimy, że to, że nawet udostępnimy to na naszym Facebooku, jeżeli widzimy, że pod tym ludzie lajkują, podpisują się, udostępniają to dalej, czasami setki udostępnień, no to się przekłada na tysiące wyświetleń na różnych innych facebookowych profilach ludzi w całej Polsce, no bo to sięga później, to się rozlewa, można powiedzieć, nawet na całą Europę. A ja tylko przypomnę tutaj takie imiona jak Ksawery, Patryk, przypomnę Kacper, przypomnę Natalka i Amelka, jeżeli nie przekręcam. Dobrze. To są wszystkie, to nie wszystkie, ale to są te imiona, które mi przychodzą na myśl, bo to są te dzieciaki, które niewątpliwie dały nam ogromną satysfakcję, tylko dzięki temu, że mogliśmy to udostępnić, w jakiś sposób w tych akcjach uczestniczyć. I to jest ta taka nasza nagroda. Ja myślę, że to jest ta sympatia ludzi. No i to, że tak naprawdę wychodzimy gdzieś i ludzie machają, jeżeli widzą KMY. Straż Miejska nas przepuszcza. No niewątpliwie, ja myślę, że może tutaj w cudzysłowie, ale jakby przyszła jest to jakaś, bezcenne po prostu. Przyszedł jakiś czas na jakiś mandat, to może i by się poprosił o policjantów, dlatego tutaj, jak mówię w cudzysłowie, absolutnie takie coś nie zdarzyło się, ale kto to wie, no w każdym bądź razie to jest ta satysfakcja, którą my niezwykle czerpiemy z tego, co tutaj robimy. No i to jest piękne w tym, że mogliśmy coś takiego stworzyć. Tworzymy to 2 lata z małym hakiem. Nie, mój drogi, 2 lata będzie dopiero 1 września. Jeszcze nie ma 2 lat. Przesadziłem. No dokładnie. Na imprezę urodzinową dopiero zaprosimy wszystkich. Nie, no czekamy, aż nas ktoś zaprosi. Więc dokładnie... Tutaj pani Sylwia, taki mały torcik może? To jeszcze, żebym się za bardzo tego nie rozgadał, ale to właśnie drugie dno tego wszystkiego. Te wszystkie na przykład spotkania z kołami gospodyń wiejskich. No po prostu ja się tam odnajduję niezwykle cudownie w
tych smakołykach. Po prostu no, jestem już smakoszem nie tylko kuchni myślenickiej, ale i z rejonu Wiśniowej, z rejonu Sieprawia, z rejonu Tokarni. Te wszystkie smakołyki. Ale smakowałeś też smaków z całego świata. No, tak, rozpędziłeś. No, myślę, że tak. Znaczy, no, powiedzmy tak, no, tych azjatyckich nie bardzo, bo tam akurat... Nie gustuję w świerszczach. Nie gustuję w świerszczach i tych, które, na, które tak przysłowiowo my nazywamy tymi pupilami domowymi, a oni gustują w tych na stołach restauracyjnych. Aczkolwiek, no to też jest ta przyjemność tego po prostu bycia z ludźmi, a no tak już powiedziałem z Sylwią Bałą, na przykład no te wspaniałe słodkości, albo z kołami gospodyń wiejskich, te żurki, to teraz się odbyło niedawno. Tak, ci co nie byli na nocy muzeum niech żałują. Niech żałują, bo po prostu... Wspaniała impreza, super wyszła, a ja ile żałuję, było dobrych rzeczy. A propos nocy muzeów, uwaga, uwaga, dzięki uprzejmości pana dyrektora Lemaniaka będziemy mieli, oczywiście tutaj ja zawaliłem, przyznaję się, bez bicia, nie miałem czasu jeszcze iść, obiecuję, podejdę, będziemy mieli do rozdania dla naszych słuchaczy w konkursach, których, jak widzicie, jest coraz więcej na naszej stronie, będą do rozdania 3 albumy Smaki Myślenic, więc czekajcie, bo się zaczyna dziać. Dziś po audycji losujemy pierwszą podwójną wejściówkę na galę Straussa. O, coś pięknego. Bardzo, bardzo. Mamy dwie wspaniałe książki, które tam leżą, które dzisiaj już zamieściłem informację u nas na stronie. Absolwenci rok 69 Fedora z jego autografem, z dedykacją. Też będą do rozdania. Tutaj bardzo serdecznie dziękujemy senatorowi Bisztydze za ufundowanie tych książek. Unikalne pozycje, więc nie do kupienia normalnie, więc tym bardziej jest to fajna sprawa. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, od Muzeum Niepodległości będziemy mieli do przekazania 3 albumy Smaki Myślenic. No cóż więcej, Szczerze, że my już tą książkę mamy, dlatego że no, byliśmy tymi, którzy byli na nocy muzeów. No i naprawdę tam są takie przepisy, moi drodzy, że głowa mała. Ślinka cieknie. Znowu mówimy o jedzeniu. To jest chyba ta godzina, że... No dobrze, że nie ma Wojtka, bo by nam stół zjadł. Ktoś myślał, że ta kuchnia, powiedzmy, Myślenic, powiatu myślenickiego, to jest taka tradycyjna polska i tam nic innego nie ma. Oj, moi drodzy, to głęboko się mylicie. Wystarczy zajrzeć do tego, jakie na przykład specjały robi Wiśniowa Poręba, czy gospodynie z Buliny, czy też z Jawornika. To jest coś niebywałego. Ja mam takie pytanie do jednego z naszych słuchaczy, a mianowicie do Andrzeja Cyrka. Co cię tak bawi? Może byś nam napisał coś, co? Bo same uśmiechy to trochę mało. No cieszę się, że nas cieszę słucha. Się, liczy na... Jak widzicie, to nie jest cygaństwo. My naprawdę jesteśmy na żywo po raz kolejny. Tak, ja myślę, że on liczy na jakiś akcent kabaretowy tutaj bardziej. Może też taki zagości. Bo nie ukrywajmy, że takie też bywają na naszej antenie. Ale kabaret musi być. Życie jest za krótkie, śmiać się trzeba. To raz, a dwa, śmiech że no tutaj muszę pochwalić znowu Michała. No kiedyś był rewelacyjny cykl. Jest do odsłuchania jeszcze w naszym archiwum radiowym. Kto nie słyszał, niech żałuje. Jest okazja, jest tam cała zakładka, co prawda, jak w ostatnim odcinku Michał mówił, no możemy wrócić kiedyś do tego cyklu, ale... Ja nie ukrywam, że ta audycja mnie cały czas, że tak powiem, chodzi mi po głowie, żeby z nią wrócić. No niewątpliwie tutaj takim bodźcem jest to, co na przykład mówiliście tutaj wczoraj o takiej audycji kabaretowej. Tu było w towarzystwie Wojtka czy Rafała. Po prostu no ja myślę, że wspólnymi siłami my byśmy zrobili taki kabaret tutaj, że tak naprawdę... Z całym szacunkiem, w tą niedzielę ma być kabareton i gdybyśmy taki kabaret odpalili tutaj o godzinie 20, no to Polsat by miał dużo niższy, że tak powiem, zarobek z reklam, niż by mógł mieć normalnie, dlatego... Ale my będziemy mieć wtedy wyższy zarobek tak, z reklam. Kabaret, czyli show, w ogóle myślenicka scena w połączeniu z tym na przykład z teatrem pani Ruszkowskiej i tak dalej, to wszystko jakby połączył. To jest petarda, ale no to są na razie jakieś tam takie moje marzenia gdzieś w głowie, aczkolwiek nie brakuje w naszym powiecie osób, które mają niezwykłe talenty, nie tylko aktorskie, ale właśnie kabaretowe, to tutaj tak tylko w sumie jest... No ja się tutaj muzyka mogę na pochwalić. Wysokim poziomie, weźmy trzy, jejku, nie przestawię się na dwą nazwę, dla mnie zawsze będzie to koncertino, weźmy Ziemię Myślenicką, no to już naprawdę jest same talenty. Top.
top i to nie polski, a myślę, że i europejski, o ile nie światowy, więc naprawdę jest w czym wybierać. I tutaj taki mały apel, na co wszyscy zwracają uwagę. Czemu na imprezach kulturalnych jest tak mało młodych ludzi? No właśnie. Niewątpliwie tak, ale to też, ja myślę, że to też zależy od tego, jak te imprezy są realizowane, bo na przykład moim zdaniem to, co dzieje się z, już będzie w tym roku, piąta edycja tego, ja nazywam to spotkaniem z folklorem na światowym poziomie w Myślenicach, to co, o czym wiemy wszyscy, Piotrek Szewczyk. Który będzie niedługo gościem w naszym radio i porozmawiamy właśnie o tym festiwalu, dokładnie. To już zapowiadamy. Cała realizacja tego projektu, ta monumentalna, że tak powiem, scena, która stoi na myślenickim rynku, te różnego rodzaju małe, mniejsze koncerty w różnych lokalach, jak to miało miejsce rok temu, to sprawia, bo ja obserwowałem, my byliśmy bardzo, żyliśmy tymi dniami z folklorem w tamtym roku i niewątpliwie było widać, że ci młodzi ludzie, nawet przypadkowo siedząc w jakiejś tam knajpce, akurat trafili na występ zespołu z Algierii na przykład i chcąc, nie chcąc, patrzą, podziwiają. Później te same osoby, które moim zdaniem bardziej brylowały w rytmach bardziej rockowo-popowych niż w takich, pojawiały się na rynku w Myślenicach już na widowni przed tą wielką sceną. Dlatego ja tutaj widzę takie małe światełko w tunelu, że te że te imprezy na taką masową skalę i realizowane tak perfekcyjnie, no chcąc, nie chcąc, tę młodzież przyciągną. No może młodzi nie wierzą, że te wszystkie mniejsze imprezy są fajne i kule. Jakby faktycznie przyszli, zobaczyli, no to potem... Ja jeszcze myślę, że popatrzmy na, w cudzysłowie, na rybek ziemi myślenickiej, bo znowu mieliśmy tam przyjemność nieraz zajrzeć w kuluary. Ile dzieci, tak. Ile młodzieży, więc jeżeli wiadomo, że to jest jakiś tam wiek, nie zawsze to się przełoży na to, że ktoś będzie tańczył już zawsze, ale tak naprawdę no, ziemia myślenicka tutaj jest bezpieczna, ma mnóstwo tych młodych tancerzy, śpiewaków, którzy będą kiedyś pewnie prezentowali się na tej największej scenie, ale tak naprawdę ja wierzę w to, że folklor w Myślenicach na pewno się obroni. A okoliczne miejscowości, Tokarnia, przecież ta... Wiśniowa. Zespół Banda Burek, który pozdrawiamy, super sprawa. Dlatego tutaj folklor, ja myślę, że będzie bezpieczny, aczkolwiek zachęcamy wszystkich młodych ludzi, dzieci, nie tylko, zapisy do Ziemi Myślenickiej cały czas trwają, tam się można zawsze zapisać. Ja myślę, że ja kiedyś tam pierwsze kroki stawiałem, aczkolwiek było to dość krótkie doświadczenie z racji tego, że to były obowiązki jakieś. No, przyszliśmy, chcieliśmy zatańczyć, a tam trzeba było chodzić 3 razy w tygodniu, no i to się skończyło tym, że jednak nie zostałem tam na dłużej niż chyba 2 tygodnie. Ale teraz żałujesz. Żałuję bardzo. Jak widzę ten rozmach, naprawdę, jak sobie się wyobrażam tej mega scenie na rynku w Myślenicach, że ja bym tam mógł wystąpić, ach, to tylko... Chociaż no... Myślę, że po tej wypowiedzi już wszyscy wiecie, dlaczego Michał prowadzi u nas audycje muzyczne. Tak. Bo muzyka to jego działka w naszym radio, więc wszystkie sprawy muzyczne to jest właśnie ten człowiek, który załatwiał nasze radio. Ale wróćmy troszeczkę do naszego portalu, do naszej telewizji, do naszego radia. No chcemy być takim medium, które jest blisko ludzi. Niekoniecznie blisko, tutaj oczywiście jak zwykle podpadniemy, ale my się tym nie przejmujemy. Nie chcemy być blisko władzy. My chcemy być blisko ludzi, dlatego serdecznie jeszcze raz, obiecuję, że już dzisiaj ostatni raz, zapraszam wszystkich do współpracy. Tak jak mówię, kokosów u nas nie zarobicie, ale zawsze jest to ale drugie... To jest dobra zabawa. Jak widzicie, tak, to jest... Rewelacyjny zespół. Ogromna satysfakcja bycia tutaj. Sam fakt, że ludzie się rozpoznają, powiedzmy tutaj o myślenickich sklepach choćby. Chodzisz do Kauflandu, wszyscy się do ciebie uśmiechają. Myślisz, kurde, czemu oni się do mnie uśmiechają? A ja pozdrawiam panie z Jarzyniaka z osiedla. Ja wchodzę do Kauflandu i myślę, kurde, to jest grane, nie? Myślę sobie, przecież ja tutaj nie znam nikogo. Uśmiechają się ludzie, myślę sobie, ja nie mówię, że przepuszczają w kolejce, bo już bez przesady, ale... Nie pytają się, czy jesteś w ciąży. Pani właśnie, która jest na wadze, uśmiecha się do mnie. Pani, która gdzieś tam wykłada bułki, też myślę sobie, rozglądam się po sobie, myślę, mam plamę jakąś pewnie albo coś. Nie. Czy to nie jest jakiś znak? To właśnie jest znak tego, że się jest rozpoznawalny. No, ktoś może tego nie lubić, drugiemu to może nie przeszkadzać, aczkolwiek, tak jak my mówimy,
może to sprawić to, że jednak kiedyś unikniecie tego mandatu od Straży Miejskiej, to choćby to. Dlatego gorąco tutaj do apelu Radka się przyłączamy, apelujemy, bardzo chętnie będziemy widzieć tutaj wszystkie osoby, które będą chcieć z nami współpracować, czy to młodzi, ale niekoniecznie, mogą być też starzy, albo ci bardzo starzy, czyli powyżej 150 lat. Nie, tutaj absolutnie dla każdego jest miejsce. To raz, a dwa, że tak jak mówiłem na wstępie, no robimy to wolontaryjnie z racji tego, że po pierwsze, no nie spodziewamy się zarabiać na tym mnóstwa pieniędzy. Po drugie, każdy z nas pracuje zawodowo i tutaj jest nasza prośba i nasz apel. Jeżeli KMY się wam podoba, jeżeli chcecie, aby KMY dalej się rozwijało, no to niestety my od was wymagamy jednego, pomocy. Znaczy tutaj też trzeba podziękować ludziom, którzy już piszą do oczywiście, nas, że coś oczywiście. Się stało, że pożar, tu że wypadek. Bije się w piersi, powinienem o tym powiedzieć na wstępie. Mamy bardzo dużo osób, które już po pierwsze przysyłają do nas informacje, po drugie dzwonią na nasz telefon i tutaj od razu mówię, że dziś mieliśmy bardzo ciekawe zgłoszenie. Po raz kolejny na ulicy Jagiellońskiej przy liceum był wypadek, stłuczka, no nie wiem dokładnie, bo osoba nie sprecyzowała, co to było. W każdym bądź razie przypominamy, że jutro w bibliotece chyba o 16 jest spotkanie z policją w sprawie bezpieczeństwa na drodze. No, poruszyć ten temat na takich spotkaniach, bo po to one są. Więc jak widzicie, portal żyje, portal się rozwija, co widać raz po statystykach, które chyba niektórych coś tam drażnią. Oj bardzo. No, mieliśmy nawet ostatnie odwiedziny jakichś zagranicznych włamywaczy, ale daliśmy sobie radę, więc tak jak mówię, jeżeli podoba się wam choć troszkę to nasze KMY, to nam pomóżcie. I statystyki u nas nie kłamią. Dokładnie. Tutaj przyłączając się do tego apelu, tak jak mówimy, chodzi tutaj o to, byście nam ze swoich rejonów, my nie wszędzie możemy dojechać. Na przykład są granice naszego powiatu, powiedzmy, które są z Myślenic tak naprawdę dość odległe. O tak, powiat Myślenicki jest bardzo dużym powiatem. Tak. No jakbyśmy nie pracowali, no to bylibyśmy i my uwielbiamy swoje pracy. Zawsze się możemy zwolnić. Które pracujemy na co dzień i na nich się skupiamy oczywiście, ale tak naprawdę no, chcielibyśmy, żeby również te miejscowości, które są nawet na granicy właśnie powiatu Myślenickiego, żebyśmy też o nich pisali, też o nich mówili, też czasem nawet zaglądali tam z naszą kamerą, z naszym mikrofonem, no bo tak naprawdę... A wiemy, że tego czekacie tak, na to, bo mamy informacje i z Raciechowic, mamy informacje i z Tokarni, że no... Pukacie, ale wybaczcie nam, nie jesteśmy w stanie wszędzie dotrzeć. Szczególnie jak na przykład widzimy imprezę w środę o 12, no to sorry Gregory, ale no, my pracujemy. Przełóżcie na środę 18, to przyjedziemy. A na 20 będziemy na bank. To bardziej ta 20. Dlatego tak, te pory są niezwykle istotne, aczkolwiek tak jak mówimy tutaj, wiele z was zgłasza różne problemy, nawet takie, które można było skierować do władz naszego powiatu, może i gminy, aczkolwiek no żeby się nam też pojawić, żeby mieć pogląd na tą sprawę i tą sprawę przedstawić u nas w mediach, no to jednak musimy mieć więcej wiedzy, dlatego... Ja jeszcze ci się wtrącę, bo jak widzicie, jestem kobietą, ale ja pracuję z takimi gadułami, że pomimo, że ja dobrze mówię, to nie ma szans, ja ich nie przekrzyczę, ale ja chciałam jeszcze powiedzieć... Bo ty jesteś od wizji, nie od foni. Sorry, specjalnie się uczysałam ty dla masz ciebie. Wyglądać. O nie, oskarżę was. To jest szowinizm. To był absolutnie żart. To był żart. No i właśnie takie, my mamy takie trywialne u nas, ale też proszę wybaczyć. Ale nie, bo chciałam powiedzieć ważną rzecz, że dużo osób na przykład mówi nam, że powiedzcie o danej sprawie, która, nie wiem, no jest ciężka, załóżmy psy, jakiś lekarz. Ja mówię, spoko, my możemy coś takiego powiedzieć, niech pani przyjdzie do nas, niech o tym opowie. Ludzie się boją, nie mówią. Możemy zrobić taki program, że po prostu zmienimy głos takiej osobie. Tak, bez problemu. Więc też zapraszamy, jeżeli... Tak. Bo ludzie naprawdę mają problemy. I przede wszystkim zapraszamy z faktami, bo nie mogą to być insynuacje, tak. Nie dopuścimy nikogo do naszych mediów, to znaczy chodzi mi tutaj o informacje, jeżeli te informacje nie będą potwierdzone. Nie bawimy się w żadne
plotki to mają być fakty jak w TVN-ie, bo TVP to my już w Myślenicach mamy. Tak, i my dziękujemy. Też chociaż, żyją z naszych podatków, podobnie jak TVP z abonamentu. My jesteśmy jak, powiedzmy sobie, TVN, czyli zupełnie firma prywatna. Tak. Dokładnie tak. I Niemcy za nami nie stoją. Tak. Jeszcze. Nadmienialiśmy, żadna władza nad głową nie stoi, nie macha żadną rózgą, dlatego my możemy mówić, co chcemy, aczkolwiek trzymamy faktów. I tutaj niewątpliwie, jeszcze tego chyba dzisiaj nie mówiliśmy, ale to tylko taki, że tak powiem, poruszę tego wątek polityczny, bo absolutnie też trzeba wiedzieć, że tutaj, jak widzicie, ostatnio obserwujecie choćby naszego Facebooka, miejsce jest dla wszystkich. Dla wszystkich też stron politycznych, bo to niewątpliwie... Na pewno. Czy się zgadzamy z nimi, czy nie zgadzamy, jesteśmy od pokazywania faktów. Tak. A komentarze zostawiamy wam. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, na przykład mi zostało kiedyś zarzucone, że jestem w Nowoczesnej, więc KMY jest też nowoczesna, nie jest, że jest to partyjny po prostu. To jest, to jest to, co powiedział do mnie prezes RMF-u, pozdrawiamy Tadeusza Sołtysa, obiecał, że nas będzie słuchał, co prawda tydzień czy dwa temu, ale mam nadzieję, że słucha nas dalej. Swoje poglądy zostawiamy za drzwiami. Wychodząc ze studia, mamy swoje poglądy. W studio chcemy być od faktów i neutralni. Dlatego nie pozwolimy się kupić, ale i nie pozwolimy się zaszufladkować. Jak widać, po naszym portalu Nowoczesna nam nie płaci za reklamę. Bo już zbankrutowała. Ale mi się wydaje, że nie powiedziesz, że jesteś w Nowoczesnej, tylko że jesteś nowoczesna. Kobieta Nowoczesna. O mało co twarz Małopolski. Mały włos. Dokładnie. Ale to był, o małe dwa włosy. Dwa włosy. A i tutaj pozdrawiamy znowu Maję Golczyk, twarz Małopolski. O, Maja Golczyk, tak. Bardzo lubimy jej córkę, ale to jest takie lubienie profesjonalne, bo to właśnie powiązania rodzinne wam teraz przedstawimy. Maja Golczyk to jest mama naszej Eli od audycji zdrowia. Więc pozdrawiamy całą rodzinę. Witka, który tutaj u nas bywał, Grację, Glorię oraz psa Łatkę. Tak jest. I pozdrawiamy również męża Elki, który jest wyrozumiały i cierpliwy na to, że nawet te największe mrozy, przypomnijmy, że ta zima nie była łaskawa, Elka tutaj drałowała po śniegu. Także z zamarzniętymi okularami. Tak. I bardzo za to również dziękujemy, za tą wyrozumiałość, no bo niewątpliwie to jest ten... Ale tak, no Maja Golczyk to mama Elki. Ten temperament chyba da się odczuć i w jednym i w drugim, ale to są fantastyczne kobiety, które naprawdę podziwiamy i pozdrawiamy serdecznie. Jednocześnie mamy do was kilka pytań i naprawdę chcielibyśmy, aby... KMY było takim medium, na którym prowadzi się nie tylko informacje w jedną stronę, ale prowadzi się i dialog. Piszcie do nas, czego wam brakuje w Myślenicach w mediach. Ja przyznam się szczerze, że moją osobistą porażką na KMY, przyznaję się tutaj, jest forum, które leży. Ja myślałem, że forum na KMY będzie miejscem naprawdę wymiany informacji. To forum leży. Przy czym mam nadzieję, i od razu mówię, trochę diabelski plan, zdradzę wam zaraz co, mam nadzieję, że pojawi się, no w weekend, nie wyrobię się wcześniej, będziemy rozpoczynali nowy cykl artykułów, poradników. Będzie to poradnik dla ludzi, którzy podejmą chyba jedno z większych wyzwań w życiu, czyli własną budowę domu. Będzie to poradnik prowadzony... No, a ja już niespodzianka. Wiem. Będzie to poradnik prowadzony przez inżyniera budownictwa z bardzo dużym stażem, który budował od małych domków do osiedli, który jest również biegłym sądowym, więc to nie będą rzeczy wyssane z palca. Śledźcie nas i mam nadzieję, gdy ta osoba zobowiązała się do odpowiadania na wasze pytania właśnie na forum. Więc pojawi się tam również dział, nie wiem jeszcze jak go nazwiemy, czy buduje dom, czy poradnik budowlany i
tylko i wyłącznie na tym forum będzie można zadawać pytania i będziecie pewni, że otrzymacie fachową odpowiedź. Wzbudujemy wspólnie dom. O. Wzbudujemy wspólnie... Murator taki. Poradnik muratora, aczkolwiek... No jak tutaj nie mówimy o polityce, to zbuzujemy razem Piątą Rzeczpospolitą, tak. Czy co to tam ma być. Aczkolwiek ja jeszcze tylko obronię tutaj Radka przed tym, co mówił, że odniósł porażkę z tym forum. No nie ukrywajmy, to jest taki znak czasu, prawda? Bardziej łatwiej jest napisać komentarz jakikolwiek pod jakimś artykułem, na przykład na Facebooku, czy powiedzmy na Twitterze, niż nawet wchodzić na stronę i na forum. Dlatego no to jest tak, aczkolwiek my zachęcamy właśnie jeszcze raz bardzo serdecznie do naszego forum, bo tam jest mnóstwo tematów, wy tam poruszacie, pytacie, niektórzy odpowiadają, niektórzy zarzucają, dlatego tam na tym forum się, to nie jest taka porażka, tam się dzieje, aczkolwiek... Wiesz, ja jestem przyzwyczajony, bo prowadzę od, o Jezu, 20 lat forum astronomiczne, które naprawdę żyje. Tam jest na dzień dzisiejszy około 18 tysięcy ludzi i ponad 500 000 wpisów. Ale spójrz na to inaczej. To jest konkretne forum na dany temat. Ja wiem, ale patrzyłem przez... Mamy jedno forum na jednej stronie, gdzie leci wszystko okej, okay. Właśnie. Może naszą wadą będzie to, a może i zaletą, że nie będziemy pozwalać na wulgarne wpisy. Te wpisy nie będą moderowane, tylko będą z miejsca usuwane. Może się to komuś nie podobać. Póki jest to firma prywatna i nie nadzorowana przez jakieś władze czy jakieś konkretne strony, tak będzie to wyglądać. Tam no, jest takie piękne powiedzenie, można się spierać ładnie. I mądrze. A jak powiedział jeden z mądrych, moim zdaniem, posłów, mamy mądrych posłów w Polsce, uwaga, nie ma ludzi bez przekonań i opinii, a ci, którzy ich nie mają, to nie myślą. I taką puentą zamykamy sprawę forum. Także... A jeszcze tak taki PS dopiszę do tego, co powiedzieliśmy, żeby to zamknąć. Tutaj Radek mówi o forum astronomicznym, ale ile wy tam macie tych gwiazd? Miliony? To tak o każdej... Biliony. O każdej napiszecie, to może być bilion wpisów. Dlatego, ja kocham jedno porównanie. Posłuchajcie, bo to jest takie obrazowe. Ile jest gwiazd we wszechświecie? Liczby to są liczby. Trzeba to ludziom wyobrazić. Weźcie pudełko metr na metr na metr, wypełnijcie je piaskiem i takich pudełek 400 tysięcy. Tyle mniej więcej jest gwiazd. No, dlatego tematów na forum wam na pewno nie zabraknie. Tylko w naszej galaktyce. Nie do ogarnięcia. My tego nie ogarniamy. Nie. Nie martwcie się, ja też. Dlatego zachęcamy we wtorki o 20:00 audycja o astronomii. To oczywiście moja działka. Jest też jeszcze taka luźna propozycja. Nie wiem, czy temat chwyci, czy nie. Jak wiecie lub nie wiecie, no troszkę mam wspólnego od 25 lat z komputerami. No i zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś radiokomputera. Ale tak jak powiedziałem, ten temat zostawiam w eterze. I czekamy na wasze opinie. Bez waszych opinii nie ruszymy. Dlatego piszcie, czego wam brakuje. My naprawdę w miarę naszych możliwości będziemy się starali to zrealizować. A żeby nie być takim bardzo gołosłownym, że nie jesteśmy przygotowani, czekajcie, kolegów troszeczkę tu wygłuszę i puszczę wam już dżingiel, który jest przygotowany pod radiokomputer. Uwaga! No, także stara gwardia wie, o co wchodzi, a młoda będzie miała szansę się dowiedzieć. Dobra, teraz moi drodzy, czy wy wiecie, że my się już chwalimy ponad 30 minut? Bardzo dobrze, znaczy się, że rozmowa nam się klei i tutaj niewątpliwie kolejnymi tematami, które byśmy mogli poruszać, to są bardzo różne tematy, ale ja ostatnio przeczytałem, moi drodzy, nie wiem, czy wy już wiecie, bo pewnie... Znając Radka, on już pisał o naszych wydarzeniach to, a może jeszcze nie, bo ja zobaczyłem baner ostatnio na Zarabiu, że festiwal Jazz nad Rabą, już znamy termin. Czy my znamy? Tak. Nas?
Od półtora miesiąca. No to ja zobaczę dopiero po banerze, który wisi nieopodal banderozy na Zarapiu, więc już się cieszę. Ja już się cieszę na ten, to niewątpliwie taka impreza, że od razu tutaj tylko podkreślę, że będzie, no moi drodzy, będzie. No i kroi się nam druga edycja Rabiska. Oj, tam się będzie dopiero działo. Teraz, Michał, posłuchaj, Rabisko w tym roku ma być dwudniowe. No i to jest dokładnie, gwiazdy, wszystko. Myśmy tam, trzeba powiedzieć, byśmy tam dziewiczo zaszli na ten obszar. Wydawało się niedostępny, bo muzyka metalowa nie każdemu się podoba, aczkolwiek te eteryczne brzmienia... Ale nie jest to też taki ostry metal, tylko naprawdę różne zespoły były. Zapowiadało się, że będzie tylko metal, a przecież były kapele takie typowo rock'n'rollowe, które grały naprawdę coś w stylu jamu. Jeżeli ktoś to lubi, to spokojnie tam się mógł odnaleźć. No i tutaj weszłem w ogóle z zupełnie innym tematem, aczkolwiek no ten baner mnie bardzo ucieszył, bo no niewątpliwie my kochamy... Tak, bo chodziły słuchy, że może się nie odbyć, a tu się okazuje, że odbędzie się i to jeszcze z lepszą pompą prawdopodobnie niż rok temu. Pozdrawiamy prowadzącego, mamy nadzieję, że nas słucha. Dziś jakoś dziwnie nie przechodził koło naszego studia. Po wczoraj sobie kupił zapas coli. A czy to on tutaj się zaopatruje w tak, naprzeciwko, po mojej prawej stronie? Tak. Tak, no niestety Wojtek ma takie parcie na plastikowe te buteleczki z cieczą, że nawet już woda naprzeciwko zginęła. Ale nie wiem, czy to jest prawda, bo takie słychać chodzą, że Wojtek jednak jakaś przemiana w nim nastąpiła i teraz pije kole zero. Czy to jest prawda? Czy musicie go zapytać i potwierdzić to? Oficjalnie pije wodę. Nawet wczoraj jeden z słuchaczy pisał, co się stało, że Wojtek ja pije myślę, kole. Że... Znaczy wodę, nie kole. Dlatego, że było to oficjalnie, dlatego tutaj... No, daliście mu wodę, nie ukrywajmy, to pił jakoś, wodę. Jakoś ją przełknął. Ale słyszałem, że to już jest kola zero, więc naprawdę... Koloholik. Do wody już niedaleko. No niedaleko. No i co, jeszcze będzie jedna impreza, o której mówimy tutaj cały czas. Wierzy? No mówcie. Bo... No wianki! A no tak, to... No wianki. Nie ukrywam, że... Szukamy sponsorów, znaczy ja szukam. Czyli jak zwykle orka na Ugorze. Dokładnie, czyli najgorsza rzecz, jaka może być, czyli szukanie sponsorów. Nie powiem, bo są chętni, dają, także myślę, że wyjdzie. Że wrócę właśnie do tematu wianków, jak tam dziewice. Dziewice się cały czas zgłaszają, także wszystkich zapraszam, kto chce oglądać dziewicę, to będzie miał jedyną szansę 23 czerwca. No i przypominamy, że na wiankach ma wystąpić. No, zespół Wadada. I będzie można... Wadada. I będzie prawdopodobnie można nabyć ich płytę, więc no, jedyna okazja, aby raz zakupić płytę, dwa otrzymać autograf. To już będzie taki prawie bestseller. Dokładnie, a grają fantastycznie, bębny w ogóle. No nam wisi jeszcze cały czas konkurs, my o nim pamiętamy, ten związany właśnie z Wadada, ale czekamy... Dominik Muszyński. Czekamy na obiecaną płytę, która ma być nagrodą. Bez nagrody nie ma u nas konkursów. Nie ma. A ja jeszcze tutaj was zaskoczę, bo teraz dostaniecie, że powiem... Obuchę ja mało. Ja się odsunę. No, oto, moi drodzy, szanowni słuchacze, szanowni widzowie na Facebooku, no nie sposób nie stwierdzić, że już niebawem cała Polska, również Myślenice, cały powiat myślenicki, gmina będzie żyła niewątpliwie mistrzostwami świata w piłce nożnej, bo przecież to już niedługo i naprawdę to już... A nasi grają? Nasi w tym roku wyjątkowo, a może już tradycyjnie grają, aczkolwiek... Mam nadzieję, że nie będą to trzy mecze, czyli otwarcie. Żeby tylko nie było oho, no. Nie, bądźmy dobrej myśli. Trener już obstawia różnego rodzaju strategie, dlatego ja jestem optymistą. Aczkolwiek o czym tutaj mówimy? Bo wy nawet o tym nie wiecie. Już się szyją piłki, które oryginalne piłki, oryginalne repliki piłek, które rozdamy w konkursach, oczywiście na naszym KMY. W jednym z warunków będą bardzo proste zasady, ale jednym z warunków będzie polubienie naszego profilu na Facebooku. To już możecie, kochani, lajkować. Zaskoczył mnie. Tak, a Radek też o tym nie wiedział. A ja wam powiem, że ja mam specjalnie na Mistrzostwa Świata, i to znowu was zaskoczę, odłożoną piłkę, posłuchajcie, z Euro, które było w Polsce. A teraz ja was zaskoczę. O kurczę, same zaskoczenia. Wezmę udział w tych konkursach? Tobie nie wolno. Naprawdę oryginalne repliki. To proszę państwa, informuję. Koleżanka Ewa nie przeczytała regulaminu naszych konkursów.
Podszyję się pod kogoś. Ja ci się podszyję. Pod już mi się męża. Tu Chińczycy podszywali pod stronę. No, to wiadoma sprawa, wiadomo o co chodzi. Ale w każdym razie mówimy tutaj właśnie, oryginalne repliki to są te piłki, którymi polscy piłkarze będą grać na Mistrzostwach Świata w Rosji. Moi drodzy, to będzie konkurs ponadczasowy, którego nikt w Myślenicach miał nie będzie. Ale słuchajcie, co najlepsze, wiecie, że wszystkie bramki na stadionach w Rosji są produkowane w Polsce? O, to ci. Czyli nieważne, kto szczela, wpada do polskiej bramki. O cholera. To źle, to niedobrze. A to nie chińskie? Nie, no, że wiemy doskonale wszyscy, że strony się zmieniają po połowie, dlatego że ta, która była polską, później będzie bramką rywala i wtedy mogą Lewandowski i przyjaciele mogą tam walić bramę. My jesteśmy tutaj bardzo podekscytowani. A ja jestem ciekawa, ile będzie stref kibica w Myślenicach. Myślę, że na pewno coś będzie się działo. No, tu was zaskoczę, bo wczoraj dowiedziałem się o jednej, ale nie powiem wam gdzie, bo będzie promocja na KMY. Proszę bardzo, wszystko u nas, jeżeli pamiętacie, Mistrzostwa Świata. Może dzisiaj wybierzemy mistrzostw myślenicką. No, wiadomo już kto. Ja będę latać z aparatem. Nie, tutaj już musimy jako pierwsze media w Myślenicach ogłosić to, że my już żyjemy Mistrzostwami Świata i u nas właśnie, jak już tu słyszeliście, piłek nie zabraknie. Różnego rodzaju informacje o tym, co się będzie działo w Myślenicach podczas Mistrzostw Świata, a będzie się działo. My będziemy z naszym radiowym mikrofonem prawie wszędzie, z naszą kamerą będziemy również wszędzie, tam gdzie będzie się działo. O ile nie będą grać o 12. Jak będą grać o 12. Nie, to wtedy Rosja to nie najgorsza strefa czasowa, chociaż jakby ich tam na wschód wywieźli, to trochę problem. Nie, z tego co ja wiem, to w takich godzinach przystępnych grają przynajmniej te grupy, które mam nadzieję wszyscy obejrzymy i no, gdzie jest pewne, że Polacy zagrają te trzy mecze i dlatego tutaj no, na naszym profilu i na naszej stronie obserwujcie, śledźcie, bo będzie się działo, będziemy kibicować, będzie Polska biało-czerwoni. My będziemy tutaj wcale w barwach biało-czerwonych, wybaczcie wtedy te barwy, no ale chyba każdym domu będzie się działo biało-czerwono. Ewa obiecała, że zafarbuje włosy na czerwono. No. Nie wiedziałaś o tym? To właśnie się dowiedziałaś, ale nie, tak ale właśnie u nas się działa. Jak całkowicie na czerwono, to bym raczej odradzał. Raczej fakt. Biało-czerwono, bo tu by się, co po niektórzy by to skojarzyli, że może kibicuje gospodarzom albo tym, że nas atakują, bo oni też mają flagę całą czerwoną. Tak. Dlatego tylko oni mają taką żółtą gwiazdką. Tak, dlatego tutaj bym odradzał, biało-czerwono, pewnie, że tak, dlatego no bądźcie z nami na Mistrzostwach Świata, bo my będziemy z wami. No i bądźcie z nami nie tylko na Mistrzostwach Świata, ale i cały czas, bo to jest najważniejsze. Co ma być. Pamiętajcie, KMY, wiecie, że w ogóle to się już powinniśmy zbliżać do końca, dlatego musimy to tak ładnie podsumować. KMY to naprawdę są media stworzone przez nas, ale dla was. Więc to chyba jedyna taka audycja, innej nie mamy w planie, gdzie troszkę się chwalimy, troszkę o sobie opowiadamy, i bardzo zachęcamy was do współpracy. Możecie próbować swoich sił w radio. Obiecuję, że mimo, że tego czasu nie mam wiele, poświęcę kolejne godziny dla tych, którzy będą chcieli prowadzić własne audycje. Obiecuję to solennie. Ja wam je wszystkie będę nagrywał, ewentualnie do czego dużo bardziej zachęcam, aby one się odbywały na żywo i aby to nasze radio hulało coraz lepiej. Taki luźny temat rzucam, no w jednych z myślenickich mediów swego czasu były wiadomości. Czy tych wiadomości wam nie brakuje? Jeżeli wam brakuje wiadomości, no to postaramy się zapełnić tą lukę. Jak widzicie u nas raczej no, dość regularnie te audycje się pojawiają. Gdzieś tam były zapowiedzi, że miały być co dwa, co trzy tygodnie, co tydzień. U nas wciągło i wciąga nadal, więc... No i fajne jest to, że też wciąga tych, którzy do nas przychodzą i którzy chcą przyjść, którzy się zapowiadają. Wiecie co? Teraz mi tak przyszło do głowy, że do nas się tylko przychodzi, a nie odchodzi.
No, tych odchodzących nie było za wielu, aczkolwiek tam w aczkolwiek tutaj ja czytam od razu forum, które jednak działa, ale na Facebooku, i tutaj już nasi facebookowicze komentują tam różnego rodzaju o wiankach, tutaj miłe słowa. Również, pozdrawiamy Katarzynę. Tak, Mateusz M, Danuta, Klimek, ja tylko powiem od razu, bo to i tak możecie przeczytać na naszym Facebooku, ale tutaj o Sławomirze, Mateusz M, o Sławomir, znaczy się Sławomir, to rozumiem, że bardzo się cieszycie na to, co będzie się działo na Myślenickim Festiwalu Lata. Przypomnijmy, no tak, będzie Sławomir, będzie Zaczes. Jak się uda, zdobędziemy autografy Sławomira, rozdamy oczywiście, wam. Oczywiście, Sławomir u nas również zagości na naszym profilu. Jakby nie było, słuchajcie, Ewa już tam dotrze jakimś sposobem. Dokładnie. Jeżeli dotarła na dniach Dobczyc do Michała Wiśniewskiego, to wcale... Dokładnie. Och, co się tam wtedy działo. Tam po prostu... Wszystkie te autografy, które ona dla was zdobędzie, to u nas będą na pewno. Zaczes będzie, cześć, to Sławomir. Dlatego wszystko będzie. Tak, no widzicie, jesteśmy na żywo, bo no, jutro się pojawiły jakieś buziaki na Facebooku, zatem podobało się. Więc pozdrawiamy Katarzynę jeszcze raz i jeszcze prosimy o dwa takie buziaki. No. Bo te dwa były dla mnie, to teraz jeszcze po jednym dla chłopaków. Już ty samo lubię jeden. Moi drodzy, tymi prawami się rządzą audycje na żywo, właśnie, że możemy z wami tutaj rozmawiać, dlatego tutaj jeszcze raz nadmieniamy, wybaczcie nasze wszystkie faux pas, nasze wszystkie... Znaczy, faux pas, no my nie jesteśmy też dziennikarzami. Dokładnie. Wielu dziennikarzy nie skończyło dziennikarstwa i są fantastycznymi dziennikarzami, tak. Także też raz znaczy, słucham, że żeby nie deprawować troszeczkę naszej młodzieży, która mam nadzieję, że nas słucha, to posłuchajcie. Bill Gates, Steve Jobs nie skończyli studiów. Proszę. To ten Steve Jobs, którego ja tak uwielbiam naprawdę. Tak, no. Wypisuje się ze studiów. Niektórzy się już z produktów Steve'a Jobsa śmiali, że gonimy z produktami Steve'a Jobsa, nie? A tymczasem to jest, oni gonią teraz z tym. Oni teraz nas gonią. Widzą, że to jest całkiem przystępna forma jakby pracy i widzimy niejednokrotnie. No, a życie trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Dlatego, tak, no, moi drodzy, tak, tutaj mówimy rzeczywiście o miniaturyzacji sprzętu. Dlaczego nie używać tego, co jest tak naprawdę przystępne i ułatwia pracę? Dlatego my z tego korzystamy. Kto wie, o czym mówimy, to się cieszy. Kto nie wie, to tego nigdy nie rozpracuje. Aczkolwiek no Steve Jobs samo mówi przez siebie. My go bardzo lubimy. Tak. Oj tak. Mieliśmy jeszcze o czymś powiedzieć? Nie. Wystarczy tego dobrego na dzisiaj. Więc się nie zaczyna zdania, ale niech będzie. Liczymy na waszą pomoc. Jeżeli KMY ma się rozwijać tak, jak się rozwijał do tego czasu, to nie prosimy, tylko wymagamy pomocy. My, póki nie zarobimy, jak to się mówi, pierwszego miliona na tym, no to niestety sami nie udźwigniemy tego. Rozwija się to w tempie, no chyba sami nie spodziewaliśmy się, że aż takim. Tak, to jest niebywałe. No nie ukrywajmy, że po prostu to dzięki wam. I trochę nas to, tak, powiem szczerze, przerosło. Tak, aczkolwiek... Ale też jesteśmy bardzo, dajemy bardzo radę. Zadowoleni. Nie, ja mówię w takim dobrym kontekście, że nas to przerosło. No ja nie przypuszczałem, że tak jak mówię, 1 września będzie 2 lata, odkąd uruchomiliśmy samą stronę. Nie mówię o reszcie. Uruchomiliśmy stronę 1 września 2016 roku. Czyli niewiele ponad 1,5 roku, no staliśmy się chyba całkiem nieźle rozpoznawalni. To tak, uważam to za duży nas sukces. Tak, rozpoznawalności to ja jeszcze chcę komuś pozdrowić. Dobrze, więc kończymy wywodem Ewy. Tak, ja chodzę sobie teraz na rehabilitację. Tutaj pozdrawiam panią Martę Jaworską. Dzisiaj mnie taki pan podłączał pod prądy, pan w ogóle nie jest stąd. I słyszę, jak Martusia krzyczy... Podłącz Ewkę dobrze, bo jak nie, to opiszę to na KMY. Ale to było, nie było 220. Nie, jak no nie wiem, włosy się jej zwinęły. Ci, którzy widzą, to widzą. Ma jakieś takie pozwijane, jak po prądzie.
To pozdrawiam Olę Matogę, bo ona mnie uczesała. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Dużo tutaj dzisiaj mówiliśmy. Tak jak mówimy, my będziemy to zawsze podkreślać. Jesteśmy dzięki wam, jesteśmy dla was. Bardzo dużą satysfakcję czerpiemy z tego, że wy nas tak naprawdę oglądacie, czytacie, słuchacie. I to jest ta siła napędowa, która daje mobilizację do tego, żeby być jeszcze lepszym medium w naszym mieście, w naszym powiecie. No i statystyki nie kłamią, jak już to mówiliśmy, jesteśmy najszybciej rozwijającym się medium lokalnym w Myślenicach i w całym powiecie myślenickim. Jak to pięknie brzmi i tym zakończmy dzisiejszą audycję. Żegna się z wami Bartek, Michał i Ewa. Do usłyszenia i do... Do zobaczenia. Ja mówię do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.